Siemaneczko mordy, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Już to kolejny odcinek przebijania na dragonie, bodajże numer 12. Na początku chciałbym wam podziękować za tak wspaniałą aktywność pod moimi filmikami. Dobijacie mnóstwo apek w górę, mnóstwo subów i też mnóstwo nowych osób i apostolniki. Bardzo, bardzo, ale to bardzo wam za to dziękuję. Chciałbym was poprosić także, żebyście zostawili suba, jeśli właśnie nie subujecie mojego kanału, żeby zostawiliście dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy są filmy. Bardzo, bardzo, bardzo ważny jest ten dzwonek. I żebyście zostawiliście łapkę w górę lub w dół, jeśli wam się nie podoba, bo to jest też wasza opinia. Ja wszystko doceniam, tak? I na 150 łapek w górę po raz kolejny wam rozłuszę bacona, więc 150 łapek w górę równają się kordy bacona w opisie. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w podziemiach Gildii Vans. Elo! Dobra, ja jestem tutaj na dole Gildii Vans. I co, no może sobie po prostu ich przejmiemy tutaj. Gdzie oni mają kuboi, zrobimy tutaj jakąś testową armateczkę, żeby sobie przetestować nagrywanie, więc wszystko działa, można nagrywać. Coś taki spam poleciał, gdzie co się stało? Nie mam pojęcia, to nie mam pojęcia, co ten spam leci, ale spoko. Z jakiegoś tam powodu leci, no. Więc pewnie mówiłem na starcie lub nie mówiłem. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem, bo został mi ostatni bacon, jeśli dobijecie tutaj 150 łapek, tak, 150 łapek, to wam rozłosuję kolejnego baconika, gdzie tutaj wpadłem, o kurczę. Czy ja stąd wyjdę? No, więc 150 łapek i dla was leci kolejny bacon. Myślę, że spoko, te bacony są właśnie dla was, ale edycja na dragonie jeszcze trochę potrwa. Pyk, pyk, dobra, git. Pytaliście mnie też na live, dlaczego robiłem live'a w czwartek z MC Blacka i teraz robię, dlaczego robię live'a z MC Blacka. A to dlatego, że podjąłem się takiej tymczasowej współpracy na okres próbny, oczywiście dostanę za to pieniądze. Chcę po prostu zacząć, jak to wyjdzie, taka współpraca z tym MC Blackiem. A przy okazji chcę sobie uzbierać na po prostu ulepszenie do komputera, tak? Chcę sobie ulepszyć trochę komputer, kupić jakiś tam dysk SSD i tak dalej. Takie udogodnienie do kompa. No. Więc dobra. My tu strzelajmy, kurde, bo tu gadu, a armatki same nie zrobią. Więc dobra. Hypleweczki dzisiaj standardowa, kurczę. Bo nie miałem co nagrać, nie? Nie miałem co nagrać, a chcę utrzymać tą aktywność na kanale, więc macie znowu wbite. W ogóle wczoraj pojawił się filmik z z przebijania na dragonie. A, jakiego przebijania na dragonie? Nie z przebijania na dragonie, tylko dragon, daj. Ja oni mają chyba to jest spad, nie? No patrzcie, oni tutaj mają spad, ale dobra. Nie mam za dużo TNT, więc kurczę, nie będę używał tego rzucaka. I znowu tutaj gdzieś wpadłem, kurczę pieczone, ale to jest wyjście, nie? To jest wyjście, dobra. Spoko. Nie, więc użyłbym rzucaka tam, ale nie mam, po prostu mam tylko jednego rzucaka, więc zostawimy sobie go gdzieś, jak będzie po prostu jakiś spoko pokój, żeby można się było bić. W ogóle pewnie wam dziękowałem na starcie, nie wiem, bo start nagrywam, będę nagrywał dopiero po tym, więc nie wiem, co powiem jeszcze na starcie, ale pewnie wam dziękowałem, więc dzięki za tą świetną aktywność pod filmikami, naprawdę. No rozbijacie system, nie? Jestem po prostu zaskoczony tym jakie te moje filmy robią wyświetlenia. No, wrzucając pierwszy filmik z Dragona, tak to było 2 tygodnie temu, wrzuciłem pierwszy filmik z przebijania na Dragonie, nie spodziewałem się, że przez ten czas 2 tygodni na moim kanale przybędzie 1300 subów. Tak, przez 2 tygodnie 1300 subów. No to jest po prostu niesamowite. Pod każdym filmem jest 100 łapek, mnóstwo wyświetleń. No, to po prostu dla mnie coś niesamowitego. Chciałem w ogóle do końca roku wbić 2000 subów. Czy tam, no 2000 subów chciałem wbić do końca roku, zanim jeszcze wszedłem na Dragona. A tu mamy już 2700 subów pod koniec listopada prawie, nie? Więc naprawdę dzięki wam wielkie za wszystko. Jest naprawdę zaskoczony. I też po prostu mile, nie wiem jak to jest. Też ucieszony jestem, o ucieszony, że te filmy właśnie moje się wam podobają i gdzieś są pozycjonowane na tym YouTubie. I też jestem z tego zadowolony, że piszecie tak miłe komentarze, nie? Że Zombiaczek, jeden ten odcinek, jesteś super, zrobiliście się siebie ogląda, nie? Dzięki wam za to wszystko. O kurczę, to jest. No więc dzięki wam za to wszystko, bo tak naprawdę, nie no, nie powiem, że to wytworzycie ten kanał, bo nie no, w sumie to wytworzycie ten kanał. Ale nie będę wam mówił jakoś, że nie wiem, że dzięki, bo gdyby was, bez was tego nie było. Bo tak naprawdę, no to, nie no, w sumie to, gdyby nie wy, to po prostu by nie było takiej aktywności. Taka jest prawda, ale wam za to dziękuję. Ale dobra, what? Ale się to zbugowało, dobra, muszę tam przejść, że tam zostało ile? 10 kratek? No gdzieś 10 kratek, w ogóle
jestem ciekaw, kiedy będzie nowa edycja Dragona. Oj, co to był za lag Dragona. Jestem ciekaw, kiedy będzie nowa edycja Dragonika, ponieważ chcę na nowej edycji spróbować coś nowego, nie? W sensie jakiś nowy... nową serię, nie? Mam pewien plan, że na tej edycji pojawił się pierwszy odcinek z Dragon Day'a, a na następną edycję mam już pomysł z nowymi odcinkami, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę miał czas właśnie nagrywać takie odcinki, bo to trzeba trochę jednak poświęcić czasu. Ale miejmy nadzieję, że mi tego starczy. No i mam nadzieję, że będzie też edycja nowa Dragona, jak będzie właśnie ta przerwa. Jak to się mówi? Przerwa świąteczna, o Jezu, zapomniałem tego słowa. Bo no sobie nagram tam trochę filmów na zapas, na pewno nie chcę w święta siedzieć przed komputerem. To na pewno nie, dlatego sobie myślę, że nagram przed świętami jeszcze trochę filmów na zapas, żebyście mieli co oglądać święta w wolnym czasie. I jeszcze po prostu ten kanał na te święta nie umiera, no to po prostu raczej nikomu się nie chce siedzieć w święta przed komputerem, nie? To jest raczej czas, żeby spędzić go ze znajomymi, z rodziną. Po prostu miło spędzić ten czas, a nie no live'ić przed komputerem. Wiadomo, coś tam będę grał, będę się wam właśnie przez te święta też starał zrobić jakieś live'y. Ale no nie będzie to w takiej ilości jak teraz na pewno, nie? Bo no, po prostu nie. Dobra, jak tam leci? Kurczę, gdzie jest tam ops? Tam muszę do takiego opsa dotrzeć, nie? O, jest już tam ten obsydian, dobra, tu już jestem prawie blisko, więc gicik. Idzie spoko. Więc jest zarąbiście. Czekaj, a w ogóle jakie nie mam zdjęcie, bo jest Vance, Van de Waal? Vance of the Waal, tak. Kurde, nie patrzyłem jakie mam zdjęcie, Vance of the Waal. No, w ogóle. dobra, nieważne, bo taką pewną historię z Vance'ami, ale to wam może kiedyś opowiem na live'ie. No właśnie, to jest historia dobra na live'a, żeby się więcej osób pośmiało na żywo niż tego. Niż na filmiku, bo pewnie się parę osób uśmiechnie, ale na live'ie będzie większy fan z tego, jak to powiem, na live'ie tą historię z Vance'ami. No więc dobra. Nie chcę dzisiaj mówić, kurczę, bo wróciłem dopiero ze szkoły. Ja jestem tak wyrąbany, bo wstałem rano o 6 się uczyłem na sprawdzianik. No tak, mam prawie codziennie sprawdziany teraz, albo jakieś kartkóweczki, więc no nie jest za fajnie moja sytuacja w szkole, a mam dosyć przerąbany z Polaka i trochę z matmy. Ale miejmy nadzieję, że się wykaraskam do 20 grudnia, żeby nie było szmat na półrocze. Więc dobra, jak tam leci? Pyk, pyk, pyk. Tak. No. Co jest? Halo? O, what? Co się stało z tą armatką, ty? Zlagowałem jak nie wiem. Nie wiem, co stało. A, dobra, ej, w ogóle możecie zostawić jeszcze, jak ktoś tutaj dotrwał do tego momentu, na pewno mnóstwo osób dotarło do tego momentu, to możecie zostawić subka, bo sprawdzałem w kanale, w sensie w analytics, jak tam się czyta, nie wiem, jak to się czyta po angielsku, w sensie w tych wytycznych kanału, że aż 65% osób, które ogląda filmiki, nie subuje mojego kanału. No, to świadczy o tym, że mnóstwo osób wbija na filmiki, ale nie zostawia tego suba, kurczę, no. Więc musicie zabić tego suba, no zostawcie suba, naprawdę. Macie teraz 3 sekundy, żeby zostawić suba. Dobra, zostawiliście tego suba? No. Więc miejcie teraz czas, żeby zostawić tego suba, mam nadzieję, że go zostawiliście. To po prostu było dużo tych subów, żeby one rosły, nie? Żeby się kanał rozwijał. Dobra, kurde, nie chcę się gadać do was, naprawdę. Ten filmik będzie wyjdzie średnio wyjdzie, ale... Ale wiem, że nawet jeśli jakieś tam pierdzielę sobie pod nosem i w ogóle gadam jakieś bzdury, to i tak słuchacie tego, no bo odcinki fajnie wychodzą i wam się to podoba po prostu, nie? Dobra, w ogóle ta gildia jest dobra, nie? W sensie dużo osób mają chyba duży ranking, nie? Bo tam sprawdzałem sobie jakby typa. Ma duży ranking, więc może będą mieli jakieś itemy. Na pewno byłem zadowolony z TMP, nie? Dobra, jak to tam wygląda? O! Chyba się wbiliśmy, co? Chyba, że z ich spadł. Jest ich spad. I co tam? Co? Serio? Co? Jasny gwint. Ej, no nie wytrzymam. Naprawdę? Co jest zgrane? Przecież... What? Dobra, nie mam pytań. O nie. Dobra. I tak się pojawi to na YouTubie, ponieważ nie mam co wrzucić na mój kanał. Więc sorry za to, że
macie taki odcinek dzisiaj dosyć słaby, ale po prostu nie mam czasu, żeby po prostu coś wam nagrać. Na pewno postaram się na niedzielę nagrać coś lepszego, nie obiecuję, ale postaram się nagrać coś na niedzielę lepszego. Więc dzisiaj zostawiam was z tym, co macie. Mieliście jakieś tam 9-minutowe przebijanko, więc możecie zostawić tutaj łapkę w górę, subka i dzwoneczek na kanale, no i jakiś komentarzyk dla aktywności, więc co? Ja się z wami żegnam i elo. Dobra, jeszcze na koniec tego odcinka mnóstwo osób mnie właśnie pyta, jak zrobiłem to, że mam te przyciski w Minecrafcie tutaj, te WASD. Więc co, to jest bardzo proste. Wystarczy wejść na blazik.pl, ja właśnie mam stąd. Pobieracie sobie tutaj paczkę anti-cheata, pobierz paczkę, wybieracie tutaj Launcher 1.8, jeśli macie premium, jeśli nie, jeśli... No właśnie po prostu leci, jeśli macie premium lub no premium, pobieracie sobie to, wrzucacie do procent na data procent, ja tego nie będę pobierał, bo mam procent na data procent, wchodzicie w version, albo wam sobie pokażę, kropka Minecraft, czekajcie, pobiorę sobie to, aby, dobra, to mi się za chwilę pobierze, wchodzicie tutaj sobie w version i wrzucacie właśnie ten plik, który wam się tutaj pobierze, dobra, ja mam to w sumie tego nie będę pobierał, po prostu przeciągacie ten plik, co wam się tutaj pobierze, przeciągacie do version i tyle macie. Potem musicie po prostu odpalić na nowo Minecrafta. Oczywiście w Minecrafcie wybieracie 1.8 Blazing Pack, jak odpalacie. No jeśli już macie tą paczkę Blazing Packa pobraną na komputer, no to wchodzicie sobie w Option, Blazing Pack Options i tutaj macie Showcase Rokers, klikacie na Yes, żeby mieć po prostu, możecie sobie tutaj właśnie jeszcze wybrać jakieś kolorki lub co tam chcecie od waszej wyobraźni, więc mnóstwo osób mnie o to prosiło, więc macie. Elo!